Siemaneczko, jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku. Moi drodzy, Microsoft wysłał mi poprawionego pada. Jakiś czas temu zamawiałem sobie pada 1% klub, naszego klubowego, fantastycznego padzika. No i niestety przyszedł mi z wadą fabryczną. Zobaczcie, dwa triggery miały być w tym kolorze, a przyszedł pad z triggerem niepomalowanym. Chociaż część z was pisała, że w sumie nawet fajnie, że przyszedł taki customowy pad, jeszcze bardziej niestandardowy, dlatego że można go później prawdopodobnie drożej sprzedać. W ogóle bardzo mi się podoba, zobaczcie, w jaki sposób mieni się ten krzyżak. Mega, mega fajnie to wygląda, co? Okej, dobra, ale mamy nowego pada. Nasza plomba. Ops. Odczepiamy plombę. I proszę bardzo. Mamy dwa takie same pady. Czy ten będzie pozbawiony wady fabrycznej? Kolor jest identyczny, także za każdym razem chyba jak zamówicie z tego kreatora padów, to wyglądają one tak samo. Właściwie wcale nie używałem tego pada, jedynie coś to tam na nagraniu chwilę go poużywałem tego i tutaj nic się nie wytarło ani nie zużyło, więc zobaczcie, kolory są dokładnie takie same. Mam dwa takie same pady. Jeden ma triggery poprawne, tak jak sobie zamówiłem, a drugi ma takie no bardziej niestandardowe. Tutaj w tle widzicie, że mam PlayStation 5 i kontroler. Kontroler po roku używania wygląda sobie tak. Będziemy robić też customizację taką kosmetyczną konsoli PlayStation 5 i tego pada od PlayStation 5. A teraz przetestujmy sobie padzika w Forza Horizon 5, jak działa. Takie wady fabryczne często warto sobie zostawić, bo później kolekcjonerzy, ponoć, chętnie takie pady wykupują sobie, żeby mieć w kolekcji jakieś takie wady fabryczne. Jakby to jest dość interesujące, no nie? Coś jak te NFT, można to tak trochę traktować. No bo wady fabryczne są niezwykle rzadkie. I no wiesz, no w dodatku przyszło to dla mnie, no nie? No oczywiście wam to pokazałem, że to się zdarza, no bo chyba to jest takie normalne, żeby wam pokazać, że okej, no nie wyszło i przysłali mi nowego. Pad oczywiście jest fantastyczny, chociaż już wam mówiłem to na poprzednim odcinku, chociaż to podgumowanie zdecydowanie bardziej podoba mi się w padzie forzowym niż w tym padzie, który sobie zamówiłem. Zresztą też możecie sobie zauważyć, że ta przerwa w tym padzie, tutaj jest dziwne zresztą, nie? Ta przerwa w tym padzie jest trochę większa niż w tym forzowym. I tak powiem wam, że przyjemniejszy jest plastik na tym forzowym padzie. Tak z moich odczuć. A generalnie leżą one dokładnie tak samo w dłoni. Poza tą gumą, która jest przyjemniejsza tutaj. Ten pad wydaje się taki naprawdę, naprawdę mega przyjemny. Ten plastik jest taki gładki, ale nie śliski. Ciężko mi to wytłumaczyć. Tak bardziej precyzyjnie, naukowo. Czekaj, bo mam wrażenie. Nie, opór na triggerach jest dokładnie taki sam. Tak myślę, że konstrukcja i wnętrzności to jest dokładnie to samo. No i liczy się tylko z zewnątrz ten pad, że tutaj jest po prostu trochę inaczej, no nie ten plastik.